Na miejscu 72 mały łobuz Abarth 500. Wreszcie jakieś auta, które będą po prostu wywoływać emocje. 500 Abarth. Abarth 500 to jest samochód, który naprawdę wyrywa z gaci człowieka. To jest jedyna słuszna wersja, jeżeli chodzi o ten samochód. To jest auto tak małe, tak filigranowe, twarde, sztywne, niewygodne, stare, przestarzałe konstrukcyjnie, przestarzałe, jeżeli chodzi o wnętrze, ale jednocześnie niezwykle urocze. Jest to genialny samochód, który miałem przyjemność jeździć i ten samochód prowadzi się tak naprawdę jak go-kart i to jest fajne w tym aucie. Mimo, że ma malutki silniczek, to z tym turbodoładowaniem i tak dalej, robi robotę. To jest bardzo trudny temat, dlatego że auto ma taki charakter, ma tyle seksu w sobie, że aż się chce tym jeździć, mimo że to jest koszmar od strony pojmowania, nie wiem, ergonomicznej na przykład. Fatalny fotel, fatalna pozycja za kierownicą, okropnie duża dziura turbinowa, ale jednocześnie to jest taka prawdziwa Włoszka, aż się chce. Miałem przyjemność jeździć wersją 140 koni i chociaż to brzmi w dzisiejszych czasach trochę może mało, to uwierzcie mi, że to faktycznie samochód sportowy. Dźwięk, osiągi, nic do tego samochodu nie mam. Chciałbym mieć takiego Abartha. Mi się zawsze podobały. Uroku rzeczywiście tej przypakowanej kruszynie odmówić nie można. Auto debiutowało z silnikami o różnej mocy w wersjach, których nie zliczy już chyba nikt. Były 500-ki inspirowane Ferrari czy Maserati, ale prawdziwym białym krukiem jest ten oto szary brzdąc. Może i wygląda jak radlerek, na którym testowano nowe rodzaje sterydów, ale 695 Biposto ocieka wręcz sportem. Ma 190 koni i waży tylko 997 kg. Takie osiągi mogą zapewnić niezłe rwanie. Opon z asfaltu oczywiście. Genialny samochód pod względem skręcania w ciasnych zakrętach, pod względem hamowania. No i też musimy powiedzieć, że przyspiesza genialnie. No dobra, ale ja jakoś nie ufam sportowym autom tych rozmiarów. Dlaczego? No, przecież to strefę z gniotu to ma dwa auta dalej. Tam bez przesady. Ale jest sztywny, więc nie powinieneś się wywrócić na pierwszym zakręcie. No nie, no zależy, ma szeroko koła rozstawione. Ale jakoś nie, jednak to jest dalej za małe auto. Ja zawsze lubiłem Abartha. Pamiętajmy o tym, że jeśli chcemy kupić Abartha w wersji 500, to musimy wybrać wersję ze skrzynią biegów manualną, ponieważ tym półautomatem nie da się jeździć. Jest po prostu zbyt opóźniony. To jest jedyny samochód, jeśli chodzi o 500, który mimo tak małego silniczka i tak mikrych rozmiarów brzmi jak potwór. Naprawdę uwielbiam słuchać, zwłaszcza tych inspirowanych marką Ferrari. A jeśli chodzi o Abartha i 500, to nawet elektryczny wydaje dźwięki i to nie byle jakie, także przywiązanie do tego gangu silnika jest w przypadku tego auta ogromne. Dla Karla Abartha, założyciela marki, wydechy zawsze były ważne. Chyba nikt inny nie potrafił wycisnąć tak poważnego gangu z tak niepoważnych pojemności.